Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie w takim nieco domowym stroju, ale to nic, ponieważ już zaraz będziemy się przebierać, ponieważ dzisiaj testujemy markę Tauri. Prosiliście mnie o to chyba najwięcej razy, serio, pod każdym filmem zawsze był komentarz o tej marce. Jest to marka Miss Doncelity i jestem bardzo ciekawa, także zapraszam Was serdecznie na szczerą, jak zawsze, recenzję marki kolejnej influencerki. Wow, jak smooth. Kurczę, jestem w szoku. No to co? Widzicie na żywo, jak otwieram paczkę, jak jest spakowana. Takie pudełka. O wow, to jest jeszcze tak zapieczętowane mocno. Wow, 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 wow. Okej, wszystko mamy osobno pakowane w takich pudełkach. Pozwólcie, że otworzę sobie po prostu pierwsze. Tak to wygląda. Bardzo ładnie. No i chyba będziemy lecieć po kolei, co? Kurczę, jestem w szoku, że tyle tych pudełek tutaj dostałam. No dobra, dobra, lecimy po kolei. Co to jest marka Tauri? Pierwszy raz na stronie, nie mogę znaleźć zakładki o nas, więc wejdę na Instagrama, bo widzę jakieś opisy kolekcji. Na Instagramie jest opis, że projektujemy i szyjemy w Polsce z materiałów, które pokochasz ty i twoje ciało. Jeżeli chodzi o stronę... Kurczę, no, nic tutaj nie ma. Miss Doncelity, czyli tak naprawdę Marta Nowak, od ponad 10 lat z powodzeniem działa w sieci i podbija kolejne kanały. Choć studiowała komunikację wizerunkową na Uniwersytecie Wrocławskim, to dziś spełnia się jako influencerka, youtuberka i trenerka personalna. Ponieważ ona prowadzi dwa konta na Instagramie, jedno bardziej beauty, drugie bardziej sportowe, Miss Doncelity i Fit Doncia. W ogóle te konta są duże. Ona bardzo fajnie je prowadzi. Co mogę jednak powiedzieć od siebie, to że na stronie znajdziemy zarówno bardziej sportowe ubrania, ale też te bardziej eleganckie, w stylu koszul, swetrów, eleganckich spodni. Przetestujmy je. Tym razem zaczynamy od tak zwanych klasyczków, czyli omówimy sobie zestawy dresowe. I na sobie mam bluzę, która się nazywa Zip Half. Half zip, dokładnie. Nieważne. Na sobie mam też dresy do kompletu. Zacznijmy sobie jednak od bluzy. Jest to bluza w cenie 270 zł bez grosza. Będę zaokrąglać. Dawno nie spotkałam się, żeby na stronie było właśnie brutto podane, tylko że po prostu jaka jest cena. Nieważne, nieważne. To zaprojektowane i uszyte w Polsce. To jest duży plus ode mnie zawsze. Mamy też bardzo fajnie podane wymiary na stronie. To też propsuje. Widzę, że wszystko jest zgodnie z polskim prawem odnośnie podawania składu, przepisu prania. Wszystko też mamy zawarte na metkach, także tutaj wszystko jak najbardziej się zgadza. Mamy też na przykład opis, że dzianina dresowa najwyższej jakości z certyfikatem OECOTEX 100 z polskiej dziewiarni poddana procesom, które sprawiają, że dzianina jest lejąca, mięsista i przyjemna w dotyku. Zastosowano wykończenie antypeelingowe. Mamy nawet opis, że dzianina jest drapana z misiem, czyli że ma ten polarek w środku. No naprawdę opisy na stronie i te wszystkie detale są podane świetnie. Myślę, że jest to pierwszy sklep, który ma aż tak dokładną charakterystykę produktu podaną na stronie. Mamy cały dokładny opis bluzy. Metalowy zamek wysokiej jakości na 1/3 długości bluzy. No to są naprawdę już takie mega detale. No ale co nas interesuje tak naprawdę najbardziej, to skład. 90% bawełny, 10% poliestru, gramatura dzianiny 320 gramów. Jest to gramatura fajna, bym powiedziała, bo to nie jest bardzo taka ciężka bluza, tylko jest to po prostu ciepła, dodatkowo z tym polarkiem bluza. Jeżeli chodzi natomiast o te dresy, są one w cenie 235 zł. Mamy tutaj również 90-10, bawełna poliester, gramatura dzianiny 280, więc są nieco cieńsze od bluzy. Mamy też dokładne wymiary podane na stronie, ile centymetrów wzrostu ma Marta, czyli modelka w tym przypadku, która ma właśnie te produkty na sobie na zdjęciach. Również bardzo dokładne cechy produktu opisane, także wszystko się zgadza.
No to teraz czas na moją opinię. Jeżeli chodzi o ceny, to tutaj muszę szczerze przyznać, że jest to moim zdaniem pierwsza marka, która ma naprawdę bardzo dobre ceny, które są rozsądne, które są zrozumiałe, ponieważ wiemy o polskiej produkcji, wiemy, że jest to drogi proces i wiemy też, że, cześć bajka, jak zwykle, wiemy też, że właścicielka chce na ubraniach zarobić. Więc uważam, że tutaj mam... To teraz przejdźmy sobie bardziej do samego wyglądu, krojów i odczucia tej jakości. Więc tak, bluzę mam w rozmiarze S, natomiast dresy mam w rozmiarze M, bo ja wiedziałam już na stronie, że te dresy będą raczej bardziej takie wąskie, więc wzięłam rozmiar do góry. I gdybym miała je kupować dla siebie, to bym wzięła jeszcze rozmiar większy. Jeżeli chodzi o moją opinię na temat bluzy, to ja osobiście wzięłabym ją w większym rozmiarze, bo ja lubię oversize, ale to wiecie, zależy od preferencji. Jeżeli chodzi o jakość, jakość jej wykonania, te wszystkie detale, które tutaj są, nie mam się totalnie do czego przyczepić. Materiał czuć, że jest porządny. Podoba mi się bardzo kolor, podobają mi się te wykończenia. Fajnie, że w ogóle na stronie są dostępne różne modele bluz, co zaraz zobaczycie. Także tutaj absolutnie nie mam się czego czepić. I tak jak Wam wspomniałam, mamy różne modele bluz do wyboru. Tutaj akurat jest bluza regular. ciężko mi to wymówić. Jeżeli chodzi o jej cenę, tutaj mamy 250 zł i mamy skład dokładnie taki sam, 90-10, gramatura 320, jak najbardziej, wszystko jest ok. Mamy kieszeń, mamy kaptur, ciekawa jestem jak z kaptur jest fajny. Krój, wiecie, że to nie jest mój krój. Myślę, że ta oversize'owa może mi się bardziej spodobać, bo ta jest po prostu bardziej dopasowana. To akurat kieruję do Ciebie, Marta, że bardzo fajnie, że dajesz swoim klientom taki wybór, bo nie każdy lubi oversize i bardzo fajnie, że mamy coś takiego na stronie. I ta bluza ma fajny, duży kaptur. I bluza, którą bym sobie zostawiła, to bluza właśnie w tym kroju oversize. Jest dokładnie w takiej samej cenie, 250 zł, za co też... propsuję, bo wiecie, tu jest więcej materiału, tak? Więc teoretycznie cena mogłaby iść w górę, ale nie poszła. Także naprawdę jestem bardzo miło zaskoczona, że mamy tutaj tak fajne, przystępne ceny. Jak widać, da się. Naprawdę się da. To zależy, w jaki sposób ktoś chce prowadzić swoją markę i swoją sprzedaż. No dobra, więc przechodzimy do czegoś bardziej eleganckiego. Generalnie są to spodnie, które, moi drodzy, również są pięknie opisane na stronie. Serio, mega, mega to doceniam, bo mamy tutaj dokładne wymiary każdego rozmiaru. Mamy tutaj dokładne cechy produktu. Kurczę, czuję, że napotkałam na swojej drodze naprawdę bardzo porządną i taką dopracowaną markę. Mega mi się to podoba, że po prostu wchodzicie na stronę i wiecie, który rozmiar wybrać. Skład. Mamy tutaj 100% wiskozy i cenę 260 zł. Nie będę oceniać samej estetyki produktów marki, bo to nie jest do końca mój styl. Oceniamy jakość, to jak leżą. Jestem szczerze mówiąc pod ogromnym wrażeniem po raz kolejny. Jako że mamy tutaj fajną cenę za bardzo fajny materiał. 100% wiskoza to jest dobry skład materiału. Mamy produkcję polską. Bardzo ładny krój spodni z szerokimi nogawkami. Różne kolory do wyboru. Dodatkowo mamy tutaj pasek. Spodnie są na gumce, więc też fajnie dopasowują się do naszej talii. No to teraz przechodzimy do topu, który jest w cenie 135 zł. Mamy tutaj Leocel 92% oraz Elastan 8. Jeżeli chodzi o jego materiał, jest tak przyjemny, serio, jest bardzo elastyczny, bardzo elastyczny. Jest to klasyczny top, który po prostu wygląda bardzo dobrze. Nie ukrywam, cena 135 zł może być uznawana już za tą trochę wyższą. Jeżeli chodzi o jego długość, jest ona taka. Widzicie, tutaj nawet dałam go na te czarne spodnie, no to delikatnie prześwituje. Ale generalnie naprawdę świetny top, bardzo dobra robota. Czy w tym filmie będzie coś nie tak? Zobaczymy. Obserwuję to. Witam serdecznie w kolejnym zestawie. Najpierw omawiamy, zaczynamy od spodni. Są to spodnie w ogóle z nowej kolekcji. Jeżeli chodzi o moje rozmiary, to wszystko brałam w rozmiarze S, oprócz tych bluz, które tam wzięłam trochę większe, czy tam dresów. Ale tak to wszystko Wam mówiłam na bieżąco. A Ty, bajka, co? Ty jak zwykle jesteś atencjuszką, tak? I musisz być na filmie? Cześć!
Okej, okay, ponownie piękny opis, piękny opis. Ja już nie będę o tym mówić, dobra? Po prostu pod każdym produktem macie świetne opisy rozmiarów i możecie sobie je do siebie dopasować. Wiskoza 92%, poliester 8%, cena 330 zł. Okej. Okay. Dobrze, rozumiem. Wydaje mi się, że Miss Donzelita zasłużyła na to, żeby delikatnie podnieść ceny przy nowej kolekcji, ponieważ jej ubrania są naprawdę przystępne cenowo. Mamy tutaj fajne, dopracowane kroje, tak samo jest przy tych spodniach i te 330 zł. Ja wiem, że to nie jest mało, ale uważam, że jest to gdzieś tam zasłużone. Te spodnie wyglądają bardzo elegancko i chyba są jedną z moich ulubionych rzeczy jak na ten moment. Mają też taki materiał, który jest... On delikatnie tak podchodzi mi pod jakiś taki zamsz, tak welur zamsz, w sensie, że on nie jest taki gładki, tylko taki troszeczkę... jakby misiowy, nie miałam to opisać bez kitu, ale po prostu taki jesienny, bym powiedziała. Taki trochę bardziej cozy. Spodnie leżą bardzo ładnie i zobaczcie, że te nogawki w ogóle są naprawdę mega długie. Jakby wydaje mi się, że dziewczyny, które są trochę niższe, będą mieć delikatny problem z tym, bo te nogawki są nawet na mnie długie. Gdzie ja nie mam raczej takich problemów przy takich spodniach. Ja bym w nich chodziła, nie skracałabym ich, ale to tak info dla po prostu dziewczyn troszkę niższych. Body natomiast kosztuje 140 zł. W składzie mamy 92% bawełny i 8% elastanu. Uważam, że to body leży świetnie, jest świetnie wycięte. Zobaczcie, że tutaj te wycięcia po bokach naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Uważam, że ono wręcz wyszczupla. Co nie lubię przy tego typu modelach, to takiego dekoltu, który po ubraniu już mi się podoba, ale ja strasznie nie lubię ubierać tego typu rzeczy, bo ten dekolt zwykle, nie wiem, obciera mi cały makijaż, niszczy mi fryzurę i tak dalej. Ten materiał jest tak elastyczny, że bez problemu byłam w stanie ten dekolt, zobaczcie, rozszerzyć tak, aby spokojnie przeszedł przez moją głowę i nie dotykał mojego makijażu, więc bardzo mi się to podoba. Podoba mi się też kolor tego body, to, że jest po prostu prostym, ładnym, dobrze wykrojonym body w fajnej cenie, z dobrej jakości materiału, polskiej produkcji. Naprawdę mega, mega za to szanuję i uważam, że Miss Donzelita robi dobrą robotę przy marce Tauri i myślę, że to body zostanie ze mną, bo jest świetnym basiciem, w którym świetnie i komfortowo się czuję. W spodniach zostałam, ale lecimy sobie teraz do tego topu, który jest takim długorękawkowym topem w cenie 190 zł i mamy tutaj 92% bawełny, 8% elastanu. Okej, okay, top, 190 zł. Sporo, ale sam top w sobie mi się bardzo podoba, ja bardzo lubię te kwadratowe dekolty. Ten kwadratowy dekolt mógłby być nawet odrobinkę większy, wiecie, jak sobie tak na to zerkam, to nie obraziłabym się, gdyby był troszkę większy. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to ponownie mamy bardzo przyjemną tą dzianinkę. Wiecie co, wydaje mi się, że przy tych longsleeve'ach mamy troszkę większą gramaturę, bo po prostu jest grubsza od tamtych, które mierzyłam, takie mam wrażenie. No bardzo dobrze się czuję w tych ubraniach. Są bardzo komfortowe, są bardzo przyjemne dla ciała. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, super. Proszę Państwa, kilka basiców nam zostało, ale przeskoczmy sobie do sweterka, żeby nie było za nudno. Mamy tutaj sweterek w cenie 380 zł, z przepięknym opisem, wiadomo. Bawełna organiczna 100%, przędza pochodzi z Włoch oraz posiada certyfikat GOTS. Okej. No dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakość sweterka, bardzo, bardzo dobra. Natomiast chcę Was ostrzec przed tym, że mam na sobie rozmiar LXL i on wcale nie jest jakiś duży, więc jeżeli lubicie właśnie takie bardziej luźne kroje, no to weźcie sobie ten większy rozmiar. Natomiast sweterek jest bardzo dobrze wykonany. Mamy tutaj naprawdę fajną jakość tej przędzy. Czuć, że jest to po prostu dobrej jakości materiał. 380 zł to nie jest mało, ale to też nie jest dużo. Kiedyś, nawet niedawno interesowałam się
właśnie produkcją swetrów, bo miałam produkować swetry właśnie z taką marką, co nie doszło do skutku, ale właśnie rozmawialiśmy o cenach tych produktów i te swetry miały być jeszcze droższe. Co prawda wiadomo, tam miał być inny materiał i inne sploty, grubość i tak dalej, ale nadal te swetry miały być w wyższej cenie, więc ja też byłam średnio chętna, bo nie chciałam sprzedawać aż tak drogich rzeczy. Natomiast przy tym swetrze totalnie nie jestem zła za cenę, bardzo doceniam jakość, natomiast krój tutaj jak dla mnie pozostawia po prostu troszeczkę do życzenia. Jestem zakochana w tym body, to jest chyba moja ulubiona rzecz, którą zamawiam za chwilę w innym kolorze, bo ten kolor średnio mi siedzi, natomiast oh my god, mega mi się podoba. Dobra. 200 zł kosztuje to body. Dlaczego ono kosztuje aż tyle pieniążków? Dzianina z certyfikatem OE Kotex 100 z polskiej dziewiarni. Mamy tutaj 93% wiskozy, 7% elastanu. To body jest idealnym body, jest pięknym basiciem. Szczerze, gdybym miała Wam polecić teraz jeden sklep polski do kupienia sobie basiców, to właśnie byłoby to Tauri. Naprawdę bardzo dobrej jakości basiki, które uważam, że przetrwają lata w szafie. To body, wydaje mi się, że też jest trochę droższe, bo ono jest tak jakby podwójnego materiału. Tutaj nie mamy właśnie jednej warstwy materiału, tylko dwie, przez co też nie prześwituje nam tutaj nic, co jest bardzo dużym plusem. Nie wiem, 200 zł to dosyć dużo, ale i tak, ja zostałam przekonana do niego. I ja zamawiam go w innych kolorach, bo uważam, że to będzie moje ulubione body. Wygląda pięknie. Tyle mogę Wam powiedzieć. Bardzo serdecznie Wam polecam ten sklep. Uważam, że naprawdę z czystym sumieniem możecie robić tam zakupy, będziecie zadowoleni. A taki zestaw jako taka wisienka na torcie zostawiłam na koniec. Jest to, słuchajcie, koszula, która jest ponoć bestsellerem. Widzę też, że ma więcej opinii niż inne rzeczy. 260 zł to jest jej cena. Spodenki są za 210. No i również 100% wiskoza. No tak. Zestawik łącznie może nie należy do najtańszych, ale uważam, że jest bardzo ładny, ciekawy. Myślę, że bardziej podoba mi się tutaj ta koszula. Fajnie, bo ona już widzicie jest trochę taka szersza i mam wrażenie, że też więcej można z nią zrobić. Ja sobie ją akurat wystawiłam poza te spodenki, ale ona też fajnie wygląda właśnie w taki sposób wsadzona do spodni. Mamy też różne kolory na stronie, bardzo fajnie. Podoba mi się jej materiał też ze względu na to, że to jest ten typ materiału, który się nie mnie, więc możecie właśnie ją tak powiedzmy bardziej swobodnie nosić, nie martwić się o to prasowanie cały czas. Podoba mi się jej krój i wydaje mi się, że ta koszula tak w sumie będzie chyba jedną z moich ulubionych rzeczy z dzisiejszego zamówienia. Bardzo dobrze się w niej czuję. Poleciłabym ją z czystym sumieniem wszystkim Wam. Bardzo dobrze wygląda. No bardzo dobrze wygląda. Ja akurat zdecydowałam się na taki wzór, bo ja lubię połączenie właśnie w takich wzorach czarnego i białego, więc zdecydowałam się na taki oto kolorek i z czystym sumieniem polecam. Jeżeli chodzi o spodenki, to tutaj mamy taki bezpieczny krój spodenek, czyli po prostu nie zbyt krótkie spodenki, tylko właśnie takie komfortowe, z gumką tutaj też fajnie się dopasowują. Mamy też pasek, ten sam materiał. One też są takie fajne, luźne, komfortowe. Naprawdę wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy dzisiaj są totalnie warte swoich cen i mogę tylko i wyłącznie pogratulować. Nie dość, że takiego dopracowania produktów, to dopracowania też strony i informacji na stronach. Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego testu. Śmiało kupujcie, polecam Wam serdecznie, dobra robota i inni mogą się od Tauri, od Miss Donzelity uczyć, jak robić fajne marki odzieżowe polskie. No to co? Jaką markę testujemy jako kolejną? Jestem ciekawa, co Was ciekawi i co powinnam zamówić. Nie tylko z marek influencerów, ale też może z jakichś zagranicznych marek, które mają ciężej dostępne dostawy, problem ze zwrotami. Let me know, wezmę to na siebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Gratuluję raz jeszcze Miss Donzelita za stworzenie tak dobrej marki polskiej odzieżowej. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Bye!